W dzisiejszym przeglądzie dnia skupimy się przede wszystkim na temacie przestępstw. Zaczniemy od pierwszych zatrzymań w związku ze sprawą wycieku informacji z rejestru PESEL w sierpniu tamtego roku. Następnie przeniesiemy się do Podkarpacia, gdzie miał miejsce pościg policyjny niczym z hollywoodzkiego filmu. Potem ruszymy do brutalnego morderstwa w Ciechanowie. Gdy już uporamy się z tymi tematami, przekonamy się, że imigranci nie są już dla nas zagrożeniem, ponieważ Niemcy znaleźli złoty środek. Po zapoznaniu się z nowymi metodami Niemców wrócimy do państwa, by przyjrzeć się sprawie uszczuplenia szeregów PO, a na sam koniec zobaczymy, czego też mógłby pracowników ZUS nauczyć Rydzyk. Zaczynamy! Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, zostaw od razu łapkę w górę, dzięki temu film będzie mógł dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dzięki! Prokuratura Okręgowa w Warszawie wraz z ABW prowadzą śledztwo w sprawie wycieku setek tysięcy danych PESEL. Funkcjonariusze zatrzymali czterech pracowników kancelarii komorniczej, którzy mieli brać udział w kradzieży na gigantyczną skalę. Proceder polegał na udostępnianiu osobom nieupoważnionym zatrudnionym w kancelarii dostępu do aplikacji Źródło, przez co umożliwiono im dostęp do danych osobowych ponad 350 tysięcy osób z rejestru PESEL, wynika z informacji udostępnionej przez prokuraturę krajową. Według prokuratury umożliwiono także osobom nieuprawnionym zatrudnionym w firmie windykacyjnej dostęp do całej bazy danych kancelarii komorniczej Komornik SQL, obejmującej dane około miliona osób. Co takiego mogło trafić w ręce osób nieuprawnionych? Wiele. Poza numerami PESEL, imiona i nazwiska, adresy, numery dowodów osobistych, dane o związkach małżeńskich i stanie cywilnym, a nawet informacje zawarte w paszportach. Śledztwo toczy się od sierpnia 2016. Dopiero parę dni temu ABW zatrzymała 4 osoby. Agenci wkroczyli i przeszukali 14 nieruchomości na terenie Warszawy i okolic, w tym kancelarii komorniczej, siedzib spółek powiązanych z komornikiem oraz biura rachunkowego. Zabezpieczono dokumentację oraz nośniki danych. Prokuratura postawiła zarzut przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych komornikowi Rafałowi W. Oskarżenie usłyszała także była pracownica kancelarii, Agnieszka B., podejrzana jest o ujawnienie haseł dostępu do systemu PESEL. Z kolei byłemu asesorowi komorniczemu i jednocześnie pracownikowi firmy windykacyjnej Grzegorzowi G. prokurator przedstawił zarzuty dotyczące wykorzystywania i ujawniania przez niego pracownikom firmy windykacyjnej informacji z rejestru PESEL i bazy danych kancelarii komornika sądowego. Zarzuty usłyszał także administrator systemu informatycznego kancelarii Bartłomiej W. Zdaniem prokuratora uzyskał on bez uprawnienia dostęp do bazy danych PESEL. Dodatkowo to on umożliwił dostęp do tej bazy osobom nieupoważnionym w innym miejscu niż siedziba kancelarii komorniczej. Komornik Rafał W. został aresztowany na 3 miesiące. Pozostali podejrzani musieli uiścić poręczenia majątkowe na łączną kwotę 715 tysięcy złotych. Zostawmy sprawę wycieku i ruszmy do Tarnobrzegu. W wyniku policyjnego pościgu ulicami Tarnobrzegu za Hondą, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej, rannych zostało 6 osób, w tym 4 policjantów i 2 uciekinierów. Sprawców udało się zatrzymać, jak poinformowała w czwartek rano młodsza aspirant Ewelina Wrona z zespołu prasowego KWP w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło przed godziną 5. Dwóch 20-kilkuletnich mężczyzn podróżujących Hondą nie zatrzymało się do kontroli drogowej w województwie świętokrzyskim. Uciekając przed policją, wjechali w okolice Tarnobrzegu. Kierowca jechał brawurowo, zmuszając prawidłowo jadące pojazdy do różnych manewrów w celu uniknięcia zderzeń. Spowodował też kolizję z Fiatem Ducato, którego kierujący czekał na zmianę świateł na skrzyżowaniu, relacjonuje ucieczkę Paulina Mróz z sandomierskiej policji. Funkcjonariusze zwrócili się do tarnobrzeskich kolegów o wsparcie. Żeby zatrzymać uciekający samochód, na drodze postawiliśmy 3 policyjne auta. Jedno z nich sprawcy ominęli, ale uderzyli w drugie, a następnie w trzecie. Zaczęli uciekać pieszo i chwilę później ich zatrzymano, mówiła Wrona. Zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku 26 i 25 lat. W wyniku zderzenia samochodów rannych zostało 4 policjantów i obaj uciekinierzy. Wszyscy trafili do szpitala na badania. Wrona dodała, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja nie informuje na razie, dlaczego mężczyźni uciekali przed policją, ani czy byli trzeźwi. Trwają czynności, wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia, zapewniła rzeczniczka. W pojeździe sprawców sandomierscy policjanci ujawnili przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa, ujawniła Mróz. Nie wychodzimy jednak z tematu przestępstw, ruszamy do Ciechanowa. Ciechanowska policja zatrzymała 3 osoby w związku z zabójstwem, do którego doszło 13 grudnia przy ulicy Kraszewskiego. Zatrzymani obecnie przebywają w areszcie. Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 17 w pobliżu marketu. Rannego mężczyznę, 46-letniego mieszkańca Ciechanowa, prawdopodobnie zauważyli klienci sklepu. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia oraz policję. Poszkodowany doznał obrażeń na skutek zadanych mu najprawdopodobniej ostrym narzędziem ciosów. Ciechanowianin zmarł na miejscu. Policjanci natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy bądź sprawców morderstwa. W poszukiwaniach wykorzystano m.in. psa tropiącego. Jeszcze wczoraj zatrzymano 3 osoby. Osoby te zostały zatrzymane w związku ze sprawą. W chwili zatrzymania
zatrzymania były nietrzeźwe. Z tego powodu do tej pory nie zostały jeszcze przesłuchane, nie wykonano z nimi też żadnych innych czynności. Przebywają w areszcie, powiedziała nam komisarz Jolanta Bym z KPP Ciechanów. Jak ustalono, osoby te zostały zatrzymane na terenie Ciechanowa, są pełnoletnie. Prokurator rejonowy w Ciechanowie potwierdził, że czynności w tej sprawie prowadzone są w kierunku ewentualnego przestępstwa z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Dodał, że póki co wspomniane 3 osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia. Dzisiaj będziemy wykonywać dalsze czynności w tej sprawie, prawdopodobnie także z udziałem zatrzymanych. Przeprowadzona zostanie również sekcja zwłok ofiary, informuje Przemysław Bońkowski, prokurator rejonowy w Ciechanowie. Śledczy nie udzielają w tej sprawie więcej informacji. Szczegóły będą znane dopiero po przesłuchaniu zatrzymanych. Jak się okazuje, Niemcy znaleźli już swój złoty środek na przeciwdziałanie przestępczości. Zbliża się Sylwester, Nowy Rok i Niemcy wymyślili sposób na uchodźców. Opaski na rękę dla kobiet, które nie chcą być obmacywane, molestowane, gwałcone. Niestety to nie żart. Tak wygląda aktualnie rzeczywistość w Niemczech. Miasto rozpoczęło przed tegorocznym Sylwestrem kampanię Respekt. Rozdają bransoletki, które mają uchronić przed atakiem imigrantów. Jak bawią się zaproszeni przez Angelę Merkel przybysze, przekonaliśmy się nieraz. Miejscowe kobiety na własnej skórze poznały, z kim mają do czynienia. Podczas Sylwestra 2015 roku poszkodowanych zostało około 80 kobiet. Burmistrz Kolonii wymyśliła, że te kobiety i dziewczyny, które nie chcą być molestowane podczas sylwestrowej zabawy, mają nosić bransoletki. Przedstawiając ów projekt, Henriette Recker powiedziała: oczekujemy od każdego, kto świętuje w Kolonii, szacunku. Uruchamiamy własną kampanię Respekt. Koloński styl życia jest legendarny, tolerancyjny, nie mylić z przypadkowym. Działania z zeszłego roku sprawdziły się dobrze, lubimy świętować razem, ale musimy wyjaśnić, że każdy, kto ma ochotę na coś innego, nie powinien niczego szukać w Kolonii. Dodała, że wydarzenia sprzed 2 lat nigdy nie powinny się powtórzyć. W Kolonii prawo najsilniejszego nie jest regułą. Dodała, że siłą jest prawo. A jak na pomysł rządu Kolonii zapatrują się Niemcy? Sprawdźmy komentarze. My, kobiety, nie powinnyśmy potrzebować bransoletek, by nas szanowano. Oczekujemy szacunku, zawsze, nieważne gdzie, kiedy i jak. Ta akcja to żart? Napisała jedna z internautek. Czy pomysł z tą opaską narodził się w tym super mózgu, który jest odpowiedzialny za Double Unicorn? Respekt jest ważny i prawidłowy, ale państwo musi chronić nas przed tymi, którzy popełniają przestępstwa. Bransoletki w niczym nam nie pomogą, pisał jeden z europarlamentarzystów. Wybaczcie mi proszę moje słownictwo, ale po prostu muszę to powiedzieć. To jest głupie jak cholera. Pani Recker kolejny raz jest bezczelna. Czy to znów będzie wina kobiety, gdy zostanie zgwałcona na stacji, bo nie nosiła plastikowej opaski? To po raz kolejny jest mizoginizm. Wspaniale widzieć, jak wyrzucane w błoto są nasze pieniądze z podatków. Pani Recker po raz kolejny wchodzi w ezoterykę. Mistrzyni bransoletek. Następnym pomysłem będzie rozprowadzenie pasów czystości i wyrzucenie kluczy. Gdyby w trakcie kampanii wyborczej pani Recker nosiła taką bransoletkę, z pewnością nie zostałaby ugodzona nożem. Jestem teraz zupełnie zdezorientowana. Myślałam, że potrzebuję gazu pieprzowego, noża i pałki, by obronić się przed gwałtem. Ale skoro wystarczy bransoletka... Jakie to niedorzeczne, napisał kolejny. Trzeba być naprawdę naiwnym, aby wierzyć, że te bransoletki w czymkolwiek pomogą. By the way, ile to już nas kosztowało, pisał ostatni. Trzeba przyznać, że niemiecki rząd naprawdę ma głowę na karku, by w tak skuteczny sposób zabezpieczyć swoich mieszkańców. Nikt już im nie zarzuci, że nie dbają o bezpieczeństwo swoich obywateli. Zostawmy jednak Niemców i ich cudowne metody. Wracamy do naszego kraju. Andrzej Misiołek i Leszek Piechota, senatorowie Platformy Obywatelskiej z województwa śląskiego, postanowili opuścić szeregi partii. Jako powód podają swoją niezgodę na działanie europosłów PO, którzy zagłosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego wzywającą Polskę do przestrzegania praworządności, m.in. w kontekście tzw. reformy sądów. Wcześniej obaj senatorowie protestowali przeciwko słowom, jakie wypowiedział dla internetowego wydania Die Zeit poseł Borys Budka, były minister sprawiedliwości. Jako senatorowie RP oraz członkowie Platformy Obywatelskiej zdecydowanie odcinamy się od tej części wypowiedzi posła Borysa Budki, w której sugeruje on, że Unia Europejska powinna stawiać Polsce ultimatum. Być nieustępliwa, nieprzejednana, twarda i pokazać swoją siłę wobec Polski oraz grozić naszemu krajowi konsekwencjami w postaci sankcji, których domagałby się jako ostatni, napisali senatorowie w upublicznionym stanowisku. Jak mówił Budka, senatorowie wyrwali jego opinię z kontekstu. Nie wiadomo, czy Misiołek i Piechota zasilą teraz posiadające znaczną większość w Senacie Prawo i Sprawiedliwość. Być może tak się stanie, co jednak, ale absolutnie nie musi zagwarantować im miejsc w kolejnych wyborach do Sejmu czy Senatu z list partii Jarosława Kaczyńskiego. Swoich chętnych ma aż dość. Obecnie przejście senatorów do PiS miałoby jedynie charakter symboliczny, bo i tak partia rządząca przegłosuje co chce. Poza tym ani Misiołek, ani Piechota nie cieszą się w śląskiej Platformie popularnością, choć Piechota jeszcze niedawno rozwijał
rozdawał pewne karty, a Misiołek był nawet szefem słynącej z nic nie robienia śląskiej grupy parlamentarnej. Odgrywają się, bo są zmarginalizowani, słyszymy od polityka PO. Na koniec sprawdźmy jeszcze, na jakie szkolenie zostali wysłani pracownicy ZUS-u. Do urzędników ZUS trafiły specjalne zaproszenia na szkolenie w szkole ojca Rydzyka. I choć zakład ma własne ośrodki szkoleniowe, opłaci udział i nocleg w Toruniu. Organizatorzy oddziału ZUS w Toruniu i szkoła ojca Rydzyka nie chwalą się spotkaniem. Jak donosi Gazeta Wyborcza, w e-mailu jest załącznik. Na karcie uczestnika widnieje numer konta szkoły ojca Rydzyka, na które należy wpłacić 120 zł. Dalej promowany jest nocleg w hotelu akademickim szkoły. Konferencję otwiera prezes Gertruda Uścińska i rektor WSKS IM ojca Zdzisława Klawka. Będzie msza, udział nieobowiązkowy i wykład księdza profesora Pawła Bortkiewicza z toruńskiej szkoły. Tytuł: Koncepcja społeczeństwa i państwa w katolickiej nauce społecznej jako kontekst problemu ubezpieczeń społecznych. Według informacji Gazety Wyborczej niewielu było chętnych na ten wyjazd. Dlatego wyznaczono, kto ma jechać. Gdy zobaczyłam, że w planie jest dwugodzinna przerwa na mszę, na której nie wypada nie być, to powiedziałam, że nie mam z kim zostawić dzieci i pojechać nie mogę, tłumaczyła jedna z pracownic zakładu w wywiadzie z dziennikiem. Jestem osobą wierzącą, ale to sprawa prywatna. Nawet jeśli szefostwo ZUS-u chce nam coś ważnego merytorycznie przekazać, to od tego mamy ZUS-owskie ośrodki szkoleniowe. Tam jest odpowiednia baza, dlaczego dajemy zarabiać ojcu Rydzykowi. To marnotrawienie państwowych pieniędzy, cytuję pracowników ZUS Gazeta Wyborcza. I na tym zakończymy dzisiejszy przegląd wiadomości. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o przedstawionych tematach. Czy niemieckie metody przyniosą wreszcie spokój w Europie? Czy pozycja PO dalej będzie osłabiana? I co myślicie o sprawie szkolenia ZUS-u? Media szukają jedynie sensacji, czy może rzeczywiście tego typu działania są nieprawidłowe? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sprawie Borysa Budki i jego wypowiedziach, które rozsierdziły senatorów PO, kliknij w odnośnik po lewej, który właśnie się wyświetlił. Jeśli nie masz czasu czytać newsów, a chcesz być zawsze na bieżąco, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Udostępnij również film swoim znajomym. Do usłyszenia.